słowami Bożymi przywitam was dzisiaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tak jak ksiądz powiedział. Wszyscy odpowiecie na wieki wieków. Amen. Dzisiaj jest, będzie radosna nowina. Radosna nowina, że Chrystus zmartwychwstał. Chrystus króluje. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. No, proszę się pochwalić, co pan ma w koszyku. Bo pewnie dużo widzów będzie myślało, co pan ma w koszyku. Szanowne państwo, mam w koszyczku tak. Baranek Boży. Jajeczka, chlebek, kiełbaska, mam, sól, to co trzeba. No tak, zgadza się. To co trzeba. Jak miedzionek? Miedzionek spokojnie, dobrze, miedzionek, wesoło, razem z majorem jestem, tylko że jestem zasmucony, że pocierałem gdzieś telefon swój. Nie możecie do mnie teraz dzwonić, tylko dzwońcie do majora. Bo, a major jest zły, że się dzwoni do jego. Znajdę się pieniążki na telefon dla pana, jak pan nie znajdzie. Może znajdzie się on, pan Bóg da. Będę dziś jeszcze raz przeszukiwać łóżko, jeszcze raz będę przeszukiwać wszystko swoje rzeczy. I może pan Bóg da się, że się znajdzie. Modliłbym się w swojej kaplicy, ażeby odnaleźć telefon, żeby dał zdrowie dla majora, dla mnie. Żeby długi lat żyli. Nazwanie kaplicy jest z Guadalupy. Bardzo piękna, ślicznie wspaniała. W środku możesz pan redaktor wejść, filmować w środku. Jak piękna i wspaniała kapliczka nasza Guadalupy, której ja należę teraz do jej. No i na święta chciałem wszystkim odwrócić się do kapliczki Bożej. Życzyć wspaniałych, radosnych, wesołych świąt wielkanocnych, smacznego jajka i czego najważniejszego, wiadomo, zdrowia, pieniążków, żeby było dla wszystkich zdrowie, żeby byli wszyscy zdrowi w całej Polsce i za granicą, tam gdzie nasza Polonia. Tam, gdzie nasi Polacy mieszkają, pracują. Tam, gdzie nasi Polacy mieli miejsce do mieszkania. Musieli opuścić kraj z tego powodu, że w Polsce nie ma pracy. Ale może Pan Bóg da, że Pan Bóg da. Patrzę na krzyż, który Chrystus zmartwychwstał. Dziękuję. I śpiewać. Alleluja. Alleluja. Chrystus zmartwychwstał z grobu. Odwalił kamień. Swój kamień. Zeszedł z krzyża swego. Którzy łotry jego ubiczowali, umęczyli i pogrzebali. Ale Pan Jezus silniejszy i zwyciężył. Pokonał łotrów. I to dobrze. To bardzo mnie cieszy. Panie Jezu, Chryste Królu, nieba Boże Ojcze, żywy i prawdziwy, daj wszystkim zdrowie, wszystkim. Życzę i księdzom, i proboszczowi naszemu, Maciejowi, i wszystkim parafianom z Guadalupy, świętego Andrzeja Boboli, całej mojego Białogostoku, no i parafii, tam gdzie ja mieszkałem, też wspomnę. Najświętszej Maryi Panny Jezusa Chrystusa Króla w Wilkowie, że też życzę im smacznego jajka, zdrowia, szczęścia, a żeby najważniejsze było zdrowie. Alleluja, alleluja, alleluja. Szczęść Boże.